Dzień dobry, w tym filmiku chciałbym uporać się z pewnym problemem muszli klozetowej w tym przypadku, a dokładnie chodzi o taki brzydki nalot, rdzawy, tak? Niestety takimi codziennymi środkami, jakimi czyścimy taką armaturę, nie da się tego wyczyścić. Taki nalot powstaje na przykład po dość długotrwałym wycieku wody ze spłuczki. Przy okazji, jeżeli macie problem ze spłuczką, zapraszam na moją stronę, znajdziecie tam filmiki, jak to naprawić, wyregulować. No więc wracając do tego zacieku. Tego nie da rady wyczyścić zwykłą, taką codzienną chemią, nawet szorując. Jeżeli próbowaliście, to wiecie o tym. I co z tym zrobić? Otóż tak, mam taki mocniejszy środek. Będę go używał pierwszy raz. Sunny Acid Aroma Dry Koncentrat. Będę używał tego pierwszy raz. Z tego, co tu poczytałem, służy do czyszczenia właśnie takich sanitariatów, podłóg. I teraz zastosowanie zależy, co chcemy zmywać. Albo to rozcieńczamy. A w przypadku na przykład takich trudniejszych zabrudzeń, ja spróbuję to polać tym koncentratem bez rozcieńczania. Oczywiście uważamy na ręce i oczy, bo to zawsze jakaś chemia mocniejsza. Tym bardziej, jeżeli nie znam takiej chemii, to trzeba zachować szczególne środki ostrożności. pH 1, poczyn kwaśny. Ma tu jakiś atest. No dobrze. Spróbujmy, co to jest. Wyczytałem po prostu, że tam trzeba polać zabrudzenie, odczekać kilka minut i spłukać z dużą ilością wody. Tak w skrócie. Powiem wam, że nawet ma fajny zapach. Kurczę, nie spodziewałem się. No dobra, to co? Próbujemy. Ja nie żałuję tego, bo po prostu poleję ten kurczę zaciek i już, tak? O, cyk. Dobra, upewnię się, że polałem to na pewno. Dobra. Na razie bez szerowania. Tylko to polałem. Odczekam kilka minut i zobaczę, czy w ogóle coś się zmieni, tak? Dobra, to tymczasem do zobaczenia za chwilkę. Zostańcie ze mną. Dobrze, więc słuchajcie, upłynęło jakieś 4-5 minut. No dobra, nalot sam nie zniknął. Dobra, ale spróbuję to spłukać. Zobaczymy, co się będzie działo. Nalot wciąż widzę. Dobra, pójdę po pomoc. Wspomogę tu się trochę szczotką. Mam wrażenie, że jakby leciutko zeszło. Tak, odrobinkę jakby zeszło. To już jest coś, bo jak próbowałem taką codzienną chemią, to nie było szans. Wiecie co, odrobinkę jakby zeszło, ale to jeszcze nie jest to. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Doleję trochę. Tak, wleję trochę tego środka i spróbuję troszeczkę mechanicznie tutaj pomóc, tak? I tą szczotką trochę spróbuję to zetrzeć. Okej. Potrę to trochę, zostawię na parę minut i może jeszcze raz poprawię. Ta rdza strasznie się wżarła w tę porcelankę. Masakra. Dobra, zostawię to trochę. Znowu na parę minut i zobaczymy, czy jest odrobinę lepiej. To fakt. Jest troszeczkę lepiej, ale to jeszcze nie to. Wiecie co, taki nalot robi się w przypadku, gdy mamy na przykład własną studnię, własne ujęcie wody. Wtedy ta woda jest bardziej twarda, ona ma więcej osadu oczywiście. Jeżeli jest dobrze jeszcze filtrowana, to jeszcze pół biedy. No stąd, jak patrzę, jest troszeczkę lepiej. Oczywiście woda z wodociągu nie barwi, aż tak nie brudzi tej porcelany, ale niestety z własnych ujęć, tak jak ze studni, te osady bardzo szybko się robią. Dużo osadu osadza się w spłuczce, nawet gdy mamy filtr zamontowany. Mimo wszystko i tak tego osadu jest dużo, dużo więcej niż z wody z wodociągu i te osady się dużo szybciej tworzą. No dobrze, odczekam jeszcze kilka minut i zobaczymy, co z tym tematem. Dobrze, słuchajcie, upłynęło znowu kilka minut. No tu widzę, że wciąż to jest. Znowu poszrodkuję trochę. Jeszcze jest ten osad, niestety. Jest jakby go mniej, ale wciąż jest to dziadostwo. Ten zacik powstał właśnie w wyniku przecieku wody ze spłuczki. Był uszkodzony zawór napełniający.
Jeżeli macie problem z taką spłuczką, zapraszam do mnie na stronę, znajdziecie takie filmiki, jak sobie z tym poradzić. Doleję jeszcze troszeczkę. Zagęszczę to. I spróbuję jeszcze to zamoczyć i zaczekać. Oczywiście mogę próbować mechanicznie bardziej zedrzeć to, tak, czymś ściernym. Natomiast nie chcę uszkodzić porcelanki, tak? Także najpierw próbujemy jakiejś chemii. To tak wlazło, że masakra. No jest lepiej, ale to jeszcze nie to. Dobra, namoczę to jeszcze, wiecie, i jeszcze to zostawię na trochę. Widzę, że tu inne takie zacieki, ten kamień puszcza troszeczkę tam pod tym rantem. Ale to jeszcze nadal trzyma. Dobra, jeszcze dam, oczekam kilka, nawet kilkanaście minut. Dobra, niech będzie i zobaczymy, czy coś się polepszy. Dobrze, więc słuchajcie, czekałem teraz troszkę dłużej. No ale oczywiście no, naciek nie zniknął. Spróbuję to jeszcze poczyścić do skutku patyczkiem. Jest dużo lepiej, ale to jeszcze nie jest to, kurczę. No. Liczyłem na to, że po prostu... będzie troszeczkę mocniejsza ta chemia. No. Trzeba po prostu to zedrzeć. Spróbuję to jeszcze nałożyć. No jeszcze brakuje troszeczkę. Do tego, żeby to całkowicie znikło. Dobra, zaraz coś wezmę chyba bardziej ostrego już, kurde. No jeszcze odrobinkę, odrobinkę jeszcze, no właśnie. No widać, że w miarę czyszczenia jest coraz lepiej, ale słuchajcie, no nie jest tak, że to polejemy nawet koncentratem i to tak, i to sobie tak zniknie, nie, nie, nie jest tak fajnie. Trzeba troszeczkę tu się jeszcze przyłożyć. No ale i tak pomaga, bo zwykłym takim płynem do WC nie ma szans, żeby to domyć. Musiałby to mechanicznie może targać. No jeszcze tam jest odrobinkę. To widzę więcej puszcza tego kamienia, tego brudu spod rantu, to prawda, że spływa więcej, ale to jeszcze samo nie chcę puścić. Jeszcze odrobinka. Dobra, słuchajcie, ja tu jeszcze chwilkę się pomęczę i zobaczymy, czy się uda całkowicie to zlikwidować. Ale pomyślałem sobie o jeszcze jednej rzeczy, słuchajcie, bo jak wspomniałem, to jest spłuczka jest zasilana wodą ze studni. I oczywiście taka woda jest dużo bardziej zanieczyszczona. A spłuczka oczywiście też już ma kilka dobrych lat. Zawór akurat napełniający był wymieniany na nowy. Także nie patrzcie na niego, ale zobaczcie tutaj. Widzicie te osady? Widzicie? Tak sobie pomyślałem zaraz, że wleję tutaj tego płynu i może trochę przeczyszczę to. Zaraz zobaczymy. Tak, wleję sobie trochę tego tutaj. Płynu nie można stosować na metal, na jakiś chrom, na ocynk, ale tu w środku mamy plastik i ewentualnie trochę gumy. Zobaczymy, czy czegoś nie zepsuje. Dobra, niech to chwilę postoi, bo najpierw wyszczotkuję to wszystko w środku i zobaczymy, czy spłynie trochę tego osadu. Widzicie, chodzi mi głównie o to. Ale to chwilę trzeba odczekać jeszcze. Zobaczymy, co się będzie działo. Dobra. No teraz widzę, bez szczotkowania się to nie obejdzie. Trzeba pomóc to szybko. Dobra, zostawię to na kilka minut. Myślę, że na pewno będzie lepiej niż było. Wiecie co, jestem troszkę już znudzony po prostu. No, ale chyba coś się polepszyło.
No faktycznie. Słuchajcie. Aha. Dobra, jestem tak zesperowany, że wziąłem coś jak się obcinaszki. Ale widzę, że faktycznie im dłużej się czeka, tym jednak lepiej, słuchajcie. Czyli to nie jest tak hop-siup, tylko jednak trzeba odczekać. Nawet, nie wiem, kilkadziesiąt minut, myślę, jest lepiej. Spróbuję to leciutko. To nie jest jakieś ostre, ale spróbuję pomóc. No irytuje mnie to naprawdę znacznie. No właśnie, nie można czymś za bardzo ostrym, szorstkim, żeby tego nie porysować, nie? Za bardzo. Ale słuchajcie, teraz dopiero zeszło to, faktycznie. Tu jeszcze jest odrobinka. Tak, słuchajcie. Dopiero teraz zlazło. Kurczę, ale naprawdę minęło nie kilka, kilkadziesiąt minut i dopiero jest efekt. Słuchajcie, a jak tam w spłukce? Dobra, spłukujemy, co? Patrzymy, co się dzieje. Dobrze, przymknie, bo hałasuje. Dobrze, słuchajcie, więc jak sami widzicie, tu efekt w spłuczce, może za mało czekałem też. Nie ma jakoś szału. Trzeba po prostu mechanicznie potrzeć ten brud, tak, jakąś szczotką, zmywaczkiem, nie wiem. Zobaczcie, tu gdzie potarłem, to zobaczcie, jest dużo lepiej, co nie? Ale ten osad i tak zostaje. Jest lepiej, ok, ale trzeba by po prostu nad tym bardziej popracować. Natomiast tu w środku, no faktycznie, no o to mi chodziło. Jest ok, zeszło wreszcie to. Ten paskudny rdzawy naciek. Okej, dobrze, że w ogóle zeszło. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie wystarczy kilka minut. Kilkadziesiąt minut. W sumie to trwało. I faktycznie, że dopiero po jakimś czasie dłuższym rozpuszcza bardziej ten nalot. Dobrze, o to mi w sumie chodziło. W środku to jakoś nie ma specjalnie znaczenia. Jak już naprawdę bardzo, bardzo dużo tego było, wtedy może mieć wpływ na zawór spłukujący, bo wtedy też kamień się może udzielić tam uszczelce i czasami zablokuje i też przecieka spłuczka, ale to się rzadziej zdarza. Częściej problemy są z zaworem napełniającym. Jeżeli macie z tym problem, zapraszam na moją stronę, znajdziecie tam instrukcję, jak to wymienić, naprawić, wyregulować. Ok, jeżeli chodzi o test tą chemią, nie ma tak, że to żre taki brud osad w oczach, ale jednak pomaga, to muszę przyznać, bo próbowałem to już oczyścić zwykłą, taką bardziej dostępną chemią i nie było szans. Tym jednak poszło, ale trzeba też odczekać dłużej i jednak trzeba troszeczkę pomóc. Dobra, no ale zeszło, to najważniejsze. Dobra, w tym temacie chyba wszystko. Jeżeli filmik Wam na cokolwiek się przydał, poproszę o łapkę w górę, jeżeli nie uważacie za stracone czas obejrzenia tego filmiku. Dziękuję, pozdrawiam, cześć.